świecie, gdzie szaleje głośny wirus, przynajmniej w TV, Polska postanawia zaskoczyć świat i wypuścić film w lutym o świętach, o którym mówią wszyscy polscy celebryci. Jeśli masz nadal bigos w zamrażalniku bądź pierogi, to je wyciągaj. Usiądź wygodnie, bo już możesz obejrzeć listy do M4. To znaczy nie w kinach, bo są zamknięte. Choć mają je otworzyć na 2 tygodnie na próbę? Ach, szkoda gadać. Listy do M4 wstrząsną światem platform streamingowych. Netflix i HBO, bójcie się, bo już najnowszy hit polskiego kina jest dostępny na playerze, który już wie, że trzeba ci rekomendować listy do M. Netflix, ty w szczególności czuj konkurencję. W naszej firmie obowiązują parytety i równouprawnienie. Jeden z was powinien być kobietą. Za całe 7,50 możecie otrzymać dostęp, za który zaskarbicie sobie wdzięczność swojej drugiej połówki. No chyba, że ma inny gust, to mała wtopa. Za cenę dobrego hot doga na stacji benzynowej bądź 2-litrowej coli w obecnych czasach masz okazję wrócić do magicznych świąt na prawie 2 godziny. Bo tak właśnie powinna wyglądać Wigilia! Poznaj film, który należy do jednych z tych hitów, które na plakatach mają białe tło i czerwone napisy. Dzięki temu już wiesz, zanim go włączysz, że będzie to komedia romantyczna z udanym happy endem. Więc jeśli chcesz się zrelaksować bez głębszych refleksji, to odpal go koniecznie ze świątecznym jedzeniem. Bo skoro nawet nic nie wniesie do twojego życia, to chociaż zjesz sobie dobrze. Listy do M4 zawierają plejadę polskich gwiazd. To jeden z tych filmów, który zaskoczy brakiem Julii Wieniawy. O, super! Ale nie zawiedzie obecnością Karolaka, który potrafi wystąpić nawet telefonicznie. Kurier 4, kurwa, gdzie jesteś? Obok ikony polskiego kina cały alfabet gwiazd, które mają własną historię w tym filmie. Listy do M4 to film, który nie porusza jednego wątku, lecz wiele i wszystkie mają złoty środek na bicie serca. Łączą w sobie święta, miłość oraz zabawne sytuacje, które mają rozśmieszyć do łez. Mają, prawda? Ta polska komedia w dobie pandemii ma idealne wyczucie czasu, by przypomnieć, jak warto jest spędzać czas z bliskimi. Może gdyby było więcej budżetu, graficznie dorysowano by maseczki aktorom, tak jak zamazano wąsa Calvinowi. Jednak tu budżet stanowią przede wszystkim nazwiska i dzieci. To film, w którym każdy poczuje rodzinną atmosferę, bo nie zabrakło w nim najmłodszych. Choć film wcale dla najmłodszych nie jest, prawda, niegrzeczny Mikołaju? Listy do M4 to nie tytułowy list do mieszkania o formacie M4, a czwarta część kultowej, jak to dystrybutorzy twierdzą, komedii. Zainspirowana koncepcją z brytyjskiego To właśnie miłość, jak to bywa w Polsce, stara się wycisnąć ile się da z jednego tematu, tworząc nie jedną, a 4 części. Jeśli od kilku lat nie uczestniczyliście w tej kultowej sadze, to spokojnie, ogarniecie to. Fabuła zabierze was w zwariowany okres świąteczny, w którym bohaterowie, zamiast myśleć, co przyrządzić na święta, mają jak co roku nowe przyziemne problemy, takie jak próba poznania sąsiadów, zaręczyny, samotność, więzy rodzinne, Cezary Pazura. Doświadczysz szalonych pościgów. Wejdź w utarty schemat, w którym każdy z bohaterów pierw musi się pokłócić, by później się pogodzić. Prócz tego gościa, on, jego wątek nawet nie zostaje zamknięty? Halo, jak to? Występują nie do końca zboczony Mikołaj, kobieta mafii, o, Karol został papieżem, Lejte Kole, produkt placement, posterunkowy Czarek i wielu innych. Listy do M4, święta były już takie same przez 3 poprzednie części. Do zobaczenia na playerze.